O, jaki śmietnik. Śmietnik, zrzuciłem ci jeszcze dodatkowe materiały. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle. A także ulubieniec mrówek Stasio. Jak to Korle? A, Cepuś. Nie, no, to trzeba... To może jakoś... Ja bym takie chciał nazwy, wiesz, takie przypisane tej serii. Coś z trawą, coś z mrówkami, coś z biedronkami. Aha, ty chcesz coś nowego na tej serii, wymyślić sobie jakąś nową ksywkę. Tak, no to tak, tyle czasu miałeś, żeby się zastanowić i co? I co? No i gdzie? Przeminęło z czasem. Przeminęło z czasem. Surowe mięso, surowe mięso. A, bo ja mam surowe mięso. Muszki jeszcze. Ale ty i tak załaduję tu, żeby się nie zepsuło. To się będzie palić potem. Jezu, ty mógł, żeś nawalił tam. Widziałeś? No. Widziałeś nasze misje w ogóle na dziś? Tak, zbadaj deskę strawy. Gdzie jest analizator? Postawiłeś te... Ja muszę się zacząć czepiać ciebie. Postawiłeś tu na pustkowiu, nie wiadomo gdzie iść analizować rzeczy. Stare browisko jeszcze. Panowie, już gotowa jestem, no. Plecak. Ja właśnie... Gdzie ty masz analizator jakiś? No gdzieś musimy go znaleźć, nie? Ale właśnie, one się nie wyświetlały tak na tym naszym kompasie, czy jakoś tak? Mrówka? Mrówka właśnie się interesuje troszkę. No właśnie, zjadła jedno. O! Zje więcej? Weź ją tam, dziabnij. Dobra, chodź ją zadziabiemy. Mrówka, nie, bo ma koleżanka to... przyszła, to może nie. Może jakby była jedna. Widzisz, to nie może tak zostawać jedzenia. Takie masz podejście do sąsiadów, widzę. Ja przede wszystkim chciałbym... Tam chodzi pająk, to nie chciałbym. Chciałbym znaleźć analizator i ruszyć z misją. Ale dobrze. Przy okazji może to deskę trawy weź. No to jak będę miał analizator, to wtedy deskę trawy podniosę. Bo to chyba muszę i tak na plecach. Nie idzie jej schować do ekwipunku, nie? No musisz się utrzymać w rączce. Okej. Okay. No to... Analizator jest blisko na mapie, zobacz jak blisko jest analizator. Gdzie jest blisko analizator? No, na południowy zachód. Posterunek terenowy jest. Gdzie ty masz? Możesz sobie go nawet oznaczyć. No różowy. A tutaj, fioletowy. No to nie jest blisko, to nic nie jest blisko. To no to idźmy na południe, może znajdziemy jeszcze jakieś. Pamiętasz, że tutaj można było odkrywać nowe. O, właśnie, chyba, bo teraz nie pamiętam, czy jak się ten komputerek pitu tu no, robi takie. Czy to był analizator, czy to były te surowe punkty nauki? A może jedno i drugie. Czego? Nauki? Surowe punkty czego? Ale widziałem, najlepsze jest to... No, wypatrz, wyczepi... No mów. Nie, ja wiem czego się czepiałeś, ale najlepsze jest to, że na wczorajszym twoim odcinku, tak jak widziałem jak się męczyłeś, jak musiałeś za każdym razem jak gadałeś z tym robocikiem, to te nauki... Nie, ja to tak normalnie, naturalnie czytam. A brzmi nienaturalnie. Myślę, że to specjalnie. Nauki brzmi nienaturalnie, no takie, co to są nauki, no? Takie... A nauki to jest takie... No, akcentujesz, odpowiednią sylabę. Jakby się dusi. Czy ty lubisz zabawę w podduszanie, o co chodzi? Co ty? Szukam analizatora, będąc przy zabawach w podduszanie. To ja pójdę... O, dobra, jest bliżej. Jestem w dobrym kierunku, idę. Tu mi się zrobiły trzy kreseczki już. O, jak masz trzy kreski, to spoko. Czekaj, na chwilę, były trzy kreski i zniknęły, o co chodzi? O czym zawiedziony. No to ja tam też biegałem przed chwilą. Kurde, przed chwilą były trzy... O. Wiesz co, chyba pod ziemią. Bo idę przez korytarz. Zobacz, tutaj są trzy kreski, nie? Zobacz, tu. Wyciągaj łopatę. Ała! Co mnie gryzie? No te... Roztoczę! Roztoczę mszyce, czy jak tam. Tu jest coś do wybudowania. A wiesz, że to jest chyba to, co mieliśmy wybudować? Co to znaczy? Co mieliśmy wybudować? Taki punkcik. O, widzisz, mam misję. I rzeczywiście jest jakieś wejście do podziemi. A no przy kielni mieliśmy, tak. Pytanie tylko, czy ktoś broni tego wejścia, czy jestem tu w miarę bezpieczny. A masz jakieś pochodnie? Bo ja nie mam pochodni. Nie, ale można by było zrobić na szybko. A nie, wiesz co, to nie będzie takie proste. To trzeba wysadzić. O, a to chyba byliśmy tu kiedyś. Czekaj, mszyce mnie atakują. Nie pamiętam, czy mieliśmy materiały wybuchowe. Ale trzeba wysadzić, jak chcemy tam wejść. Tylko czekaj. Jak tu... Czy to będzie szybka akcja? Materiały wybuchowe? Wiesz, co mi się wydaje? Że może bombardier będzie potrzebny. Myślisz, że to on? Ale materiały wybuchowe są potrzebne, powiedział. A tamten to tylko truje. No tak, coś jakby z bombardiera, jakaś część, żeby materiał wybuchowy stworzyć. Czyli jak oznaczamy to? Że jakaś jaskinia zaznaczy może, to nie? Oznacz. No, a ja polecę... coś mi żre! A ja polecę chyba do tego starego analizatora, bo nic lepszego z tego nie wyjdzie. Do starego lecisz? Mleko? Do starego. Oddać mu? Ale ty mówisz, czekaj, do kogo? A, do starego analizatora, jeszcze jestem, jakiego starego?
Ja się zastanawiałem, jakie mleko, ale to myślę, że nawiązujesz do ojca, który wyszedł po mleko. No to, no tak, dokładnie. Ile wow, larwa! Giga larwa mnie atakuje! O, ja znowu, no nie, no nie, nie chcę ginąć znowu! Ale jak 8. larwa macie zabić? Co 8? 8, leczenie. A, 8 leczenie, okej. No zabija mnie. Czyli tam coś dużego chodzi. Fuck. Bo ta, wiesz, larwy były małe i były duże, tak? Nie wiem, czy pamiętasz. I właśnie duża się pojawiła nagle. I mnie próbowała zadźgać. Gdzie twój instynkt samozachowawczy, no to... No to właśnie był. Tylko dlaczego to... Aha, to leczenie... Ja, to ten bandaż działa no, z czasem! No, to nie jest to od razu. Gdzie są potki jakieś leczące natychmiast? Że to jest, wiesz, ta gra to jest pełen realizm. Srealizm. Nie godzę się na taki realizm. Ile roztoczy tu jest? Czy ja mogę młotkiem? Jezus. Nie mogę. 4 roztocza naraz. Czy ty sobie to w ogóle wyobrażasz, tę fazę? I przeżyłeś? Oczywiście. Znaczy, dobra, oczywiście to jest złe słowo, nie? Biorąc pod uwagę moje osiągnięcia w Grounded obecnie. Nie mów hups. Nie mów hups. O, dobre. Trzeba znaleźć moim zdaniem glinę, żebyśmy mogli jakieś podwaliny bazy zacząć budować na jakiejś wysokości. No ja mam deskę i nie zawaham się jej użyć w analizatorze. Ty jesteś deską, a nie, że masz deskę. Oj tam. Kurczę, to jest... O, surowa nauka. Widzisz? I jeszcze mamy stół z trawy, włókno roślinne, ściana z trawy, ale cieszę się, że cię cieszy moje odkrycie. Tak, bardzo mnie cieszy. Szczególnie to ucieczka przed pająkiem. Jeszcze zanalizujemy. Coś takiego budulcowego przeanalizuj, nie? Patrz, nie? Żołędny napierśnik. To już... I patrz, co jest. Skrzynia do przechowywania i ładnie. Zbiornik na wodę. Dobrze. Młynek. A młynek po co? Żeby młynkować. Na kawę pewnie. Korzystając z punktów... A, to w ten meczek uderzę. Analizuj meczek. Czekaj, aha. Bo myślałem, że może jeszcze drugi rodzaj trawy byś zbadał. Wypchana muszka. To żeś dużo żeś odkrył teraz, ale dobra, oj tam, przynajmniej oj tam. Poprzednio odkryłeś więcej, więc... Będąc przy dobrych nazwach, nie wiem, czy widziałeś potrawę, czy to chyba w potrawach było. Coś z muchą było w nazwach. Takie. Piękna muszli? Nazwa była. Muszli to było? Właśnie próbuję znaleźć, ale czemu nie widzę potraw? To są ściany. A tu jest, muszos. A muszos. Muszos. A muszli jest... jeszcze powinno być, nie? To byłoby piękne. Muszli może też będzie. Ja proszę tu copyrighty i od razu jakieś takie, nie wiem, jakiś procent jakiś od nazwy muszli. I w dolarach, nie? Żeby nie o, było... Tylko. Teraz tylko w dolarach. Chociaż jak ten film będzie wyemitowany, to cholera wie, co będzie, bo to się szybko zmienia. No. To nie wiadomo, to już dolar szaleje. Złotówka maleje. Przynajmniej coś jest tańsze. Co jest tańsze? Złotówka jest tańsza. Aha. Okej. Okay. Coś jest tańsze. Gdzie ja mam tę łopatę? Bo... A wyciep to. O! Pamiętasz, że szło tak, atakować? Czerwie. Co, łopatą? Nie, tymi źdźbłami, czy tą trawą. A, no pamiętam, tak. Dostałem od ciebie kilka razy tym twarz. No. To nawet trochę pamiętam. No. No więc... Fajne rzeczy, fajne rzeczy. Fajne, szukam tych robali w ziemi. Ło, ale żeby zrobić, a możemy jeszcze jakiś zestaw mrówki, pamiętam, też był jakiś chyba, wiem, że były jakieś, na pewno jakieś bonusy za set collection. A, może, czekaj, X naciśnij, zobacz, naciśnij X. A, to jest takie rozglądanie się, nie wiem, czy to o to chodzi. Tak, 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 to będzie to. O, jest, no i co byś beze mnie zrobił, co byś beze mnie zrobił? No to zamiast od razu powiedzieć, że takie rzeczy masz na X-a. Podglądanie nowych owadów. No i widzisz, i teraz możemy poznać ich słabe strony. I dzięki temu... To trzeba podejrzeć tego, robaka. Trzeba od razu. No, twojego ulubionego. No, uwielbiam, tak. No dobra, odzyskaj super scalak, to co jeszcze za misja? Bo ja bym, kurczę, ty, na misję ale poszedł. Jak ja podglądam jakiegoś robaka... Czekaj, jak ja podglądam robaka na tak blisko, to nic się nie dzieje. Czy coś kliknąć? Na niego wymierzyć i chyba kliknąć, no. Dobra, nie, a ja idę, nie działa. Ja idę na eksplorację zobaczyć, czy uda mi się super scalak zdobyć, chociaż mam obawy, że trochę się porywam z motyką na słońce, no. Już na tym etapie.
Ambitnie. Może lepiej by było sobie właśnie pancerzyki przygotować i nauczyć się trochę walczyć. No to żołędzie trzeba porozbijać, to będziemy lepsze pancerze mieli, nie? Bo to tam były one gdzieś. No na ten moment idę... O, co jest? Wiesz, może bazę jeszcze jakąś znajdę. Bo mamy... Bazę trzeba zbudować, a nie znaleźć. A, ja myślałem, że ty już to, co tam stworzyłeś, to już jako bazę traktujesz. O, jest robal, w końcu. A co, znasz jakiś lepszy... Jak podasz mi, powiesz mi, jakby mnie... Udowodnisz mi, że jest jakiś lepszy pomysł, masz i lepsze miejsce, to proszę no, bardzo. No, mam lepsze miejsce... Oj, widzę pańczynę. Mam lepsze miejsce, ale nie wiem, czy spodoba ci się miejsce, w którym byliśmy w czasie Early Accessu. Czyli? Że jeszcze raz to samo. No nie, no gdzie to samo? No to właśnie sensu. O tym mówię, ale miejscówka była super, bo miałeś blisko analizator. Nie! Ale to wiesz, ja myślę, że to dobrym punktem jest taki punkt, który masz blisko wszędzie, znaczy jakbyś chciał pójść w każde miejsce mapy, to tak na środku. A, no to nie było na środku, to nasza stara baza? Ale ja nie myślę teraz o starej bazie. Starej bazy już nie ma. Zniknęła. Kaput. No. Znaczy nie, no też jestem zdania, że głupio by było budować w tym samym miejscu, ale ono było ogólnie dobre. Widzę pajęczynę, nie widzę pająka. Średnio mi się podoba taki układ. Okej. Ale mam suche liście. Zabiorę je ze sobą. Nie tylko liście, masz suche. Żarty też. A nie, bo to są takie. Cieszę się, że ty to powiedziałeś. Kurde. Bo wiedziałem, że będziesz zazdrosny o suche żarty. No, oczywiście. Najgorsze jest to... Co one tu żrą? O, nie, pająk! Aha. Że nie mamy żadnych fundamentów jeszcze odkrytych? Jak do tego doprowadziłeś? Jak do tego dopuściłeś, że nie mamy żadnych fundamentów? Zawsze tak doprowadzam. Widzę analizator, jest! Posterunek terenowy, ale w pobliżu pająka. To nie jest ten, gdzie ty straciłeś te swoje... No to tam byłem, pakunki? Tak. To tam jest niebezpiecznie. No to tam nie polecam tam. Tamtego miejsca nie polecam, totalnie. Uciekam. The first step will be to address the particle transcription errors. It seems almost certain that the irregularities are responsible for the failure during the demonstration. Burgle, please bring up all the lab data about the unknown particles. Happy to be of service. Notes will be prepared and delivered to your table in 4 hours or less. 4 hours? What are the chances for less? Delivery estimate will be prepared in 2 hours or less. An auspicious beginning. Jeszcze się okaże, że to ten burgle cały robi te jakieś tutaj swoje zadania. Poszukiwacz zasobów. On jest tutaj jest złem. Największym antagonistą. O, znalazłem antagonistą. Terminal BZS, ale chyba mam pająka na plecach. No to terminal BZS, no to dobra rzecz. No ja wiem, ale tu chodzi, mam sąsiada przy tym terminalu BZS i nie wiem, czy jestem bezpieczny. Terminal BZS. Zadanie od Bargerka, sklep naukowy, o, naukowy sklep, o. No to jest zadowolony? To jest to, co ja korzystałem w poprzednim odcinku. Więc to faktycznie jest po prostu to. Wczytaj, mamy zadanka. Najgorzej, że nie może idzie zaakceptować nowe? Nowych. No właśnie, nie idzie. Dlaczego? Bo trzeba oddać stare? Nie, chyba trzeba do niego iść bezpośrednio. Do kogo? Mi się wydaje. No do tego naszego kolegi, Burgla. No to Burgera. Pytam, czy trzeba oddać? Ale ja nie jestem u niego. A nie, no oddać dobrze, nie, ale trzeba prostu... u niego podnieść nowe, nie? To, tak. A od niego, nie no. Ja nie podnosiłem u niego, tylko podnosiłem przy BZS-ie nowe zadania. A, no to tylko może nie trzeba to? Oddać zadania u Burgla, nie? Burgera. Czy nie? Do sprawdzenia jeszcze rzecz, ale to mało wody daje. No bo trochę głupio, że przy komputerze by nie szło tych zadań sobie podnosić. Jestem no tak... tu. Tak jakby... Zadania, ale dostępne zero mam. A no to dostępne przez... zero, no to nie ma nowych po prostu zadań gotowych, tak? To ile to jutro będą dopiero nowe? A nie wiem. Okay, ruszam dalej, a tam mam jeszcze jakąś gwiazdkę. Ta gwiazdka dokąd prowadzi? A, do Burgla. Okej, okay. To ty czegoś chyba tam jeszcze u niego nie zrobiłeś. Tak gra jakby sugerowała lekko. Jak to? No bo tam jest, że ważne miejsce, to nie wiem czy ważne... Chyba, że ty je oznaczyłeś jako ważne. No ja oznaczałem wejście do Burgla, żebyśmy wiedzieli jak trafić, to może i dałeś mówisz. Tam gwiazdkę?
Tak, dałem tam gwiazdkę. A, dobra, to ja myślałem, że ta misja jest. To czemu wybrałeś znacznik, który wygląda jak misja? Żebyś mógł ponarzekać, no. To ja prawie tam pobiegłem, licząc, że tu jakąś fabułkę nową ogarnę, a tu... A tu ani bułki, ani fa. No. Kurde, łodyga chwastu? Co to jest łodyga chwastu? Już nie pamiętam. Dzień dobry, mróweczko. Ja tutaj zbieram katalog. Wyświetlają się u ciebie to... A jak ty to robisz, kurczę? X i klikam na zwierzaczka, czy no na to robaczka. Ja tak, chyba, że ja klikałem na tego... Albo ja klikałem pewnie na rykowca i dlatego nie mogłem tego zrobić. Już widzianego. To nie to. Oszukali mnie. Trawa. No super. A grzyba? A nie. To już drugi poziom trzeba. Czekaj. A może to w narzędziach drugiego poziomu będzie? Słuchaj, dlaczego ja cię widzę obok siebie, a mam jakiś... Ty jakiś znacznik postawiłeś i ja cały czas na niego patrzę i myślałem, że ty tam jesteś. Tak, możesz tam iść. Na pewno. A co tam jest? Pająk. Aha. I zaznaczyłeś go? No, żebym czasem nie poszedł tam. A to jest waypoint, on wiesz, że zniknie niebawem. No, ale to już może pająk też do tego czasu zniknie. Okej. Okay. Czy chcesz iść spać? Czy idziesz sobie klimatycznie z pochodnią? Nie, możemy iść spać. Więcej będę widział, tylko jeszcze może... A to idzie wykopać? Nie, szkoda. No to chodź spać i musimy zrozumieć, jak się łodygi bierze, bo to jest ważne. Chodź, bo inaczej schodów nie będzie. Gdzie ty masz to spanko? Weź mi waypointa, zrób. No obok mnie. A dobra, mam. Tam, gdzie ja jestem. I'm ready to eat my pillow, nie jestem taki zmęczony, że zacznę od pierwszego przyłożenia. Ja jestem. Ale poszedł spać. Okej. Okay. Chociaż tyle. Ale ładne są te cutscenki. Spanie. Ło, ale mi karta przyspieszyła na tej scence. Ło, jak się rozpędziła, jak szalona. No, bo ładne, to wszystko wiesz. Dobra, quest mamy, tak? Quest mamy brzmi... Quest? Tak, mamy... Odłożone zepsute mięso? O nie! Popsuło to ja nie nam się questa. Mięso. Nasz quest brzmi odnaleźć, jak się robi łodygi. To jest quest. A, taki quest. No. To sobie wymyśliłeś. Zaczekaj, powiedziałeś, że można robić skrzynki, tak? Ale rozumiem, że skrzynki... A. Te skrzynki, te fajne najgorzej. Skrzynki... Zrobiłem sobie łuk, ale zapomniałem, żeby łuk działał, to trzeba strzały. Jeszcze te kolce, no. Łupina żołędzia, kurczę, to co? To na żołędzie idziemy może, co? Idziemy. Na żołędzie no, no, zdecydowanie, bo to bym sobie zrobił te od razu, pancerzyk. A, ty już o pancerzyku myślisz. A o czym to myślałeś? Z narzędziami? Znaczy z żołędziami? Skrzynka. Aha, nie pytam. Skrzynka. 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 Chcesz żołędź i już chcesz sadzać, tak? Oho, oho. Już fantazja cię tutaj widzę ostro. Kurczę, poniewiera. Lepiej byś się rosy napił, ale powiem napiłem ci, się. Że jest to też tak chyba fajnie rozwiązane, że jak mamy poranek, tak, teraz jakaś taka barbarzyńska godzina, to na przykład muchy nie latają już przy lampce, bo lampka się nie świeci, ale masz dużo rosy na krzakach. Mhm. Tak, to jest spoko. To jest fajne, że to jest taki podział. Na zaraz zrobimy sobie, wiesz, kolektor z rosy też, na pewno się przyda. Okej. Okay. Żebyśmy mieli rosę w domu, ale na razie próbuję, wiesz, zbudować podwaliny naszej cudownej nowej bazy. Ja też zbieram dla siebie to. To jest piękne materiały. W tej grze, że możesz sobie naprawdę iść, robić misje, a tak naprawdę możesz sobie trochę pobudować, porobić zapasy. Znaczy, no właśnie zastanawiam się, czy można robić misje, czy to już jest bezpieczne na tym etapie aktualnie, co mam. Wszystko jest możliwe. Patrz na te łodygi też, ja też będę patrzył i zobaczymy, co o co chodzi. Się? Nie, o co chodzi z tymi łodygami, ale wydaje mi się, że chyba chodzi o to, że trzeba rzeczywiście znaleźć może jakiegoś dmuchawca. 1, 3, 4, 6. Glinę jakbyśmy znaleźli, byłoby super, bo nie wiem, gdzie jest glina. No ja się chyba też tam łopatą gdzieś wykopywało czasem. Czekaj, tu jest jakaś łodyga, ale czy ja jej mogę ściąć w ogóle? Wytrzymały chwast. To jest wytrzymały chwast. Co jest wytrzymałym chwastem? No coś takiego jak wygląda, jak taka duża roślina z brązową kurczę... Główką? Główką. Wow. Nie, bo też widzę a pająki jakoś... tam chodzą. Z brązową łodygą faktycznie. I rzeczywiście brązowa łodyga jest. Widzę dmuchawca, który się jeszcze nie zdmuchawił jak gdyby. Mniszek, mniszek. O, a z mniszka co wypada w takim wypadku? Mnich. Ale chciałeś dużego mniszka? Nie a, bo z niego to mniszka. Pewnie te deski lecą, tak to. Możliwe.
A nie, mam coś. Co to jest? Łodyga chwastu mam. O, a skąd to wziąłeś? Z mniszka. Ale co to jest mniszek? No żółty taki kwiatuszek. O, no widzisz. O, jak, ile mam? Tego masz? To możesz położyć ładnie na ziemi. Albo dodać do tej. Możesz dodać też, nie? Skrzynki? Nie, chyba nie tutaj wejdzie. Tutaj, do schodów. A, gdzie to schodki? Schody? Tu mamy, no. Tu są. Albo ja się zastanawiam, czy mogę z tym do analizatora lecieć. Możesz dodać. A, wiesz co? To jest dobry pomysł, no. Bo to może ja coś nowego odkryjesz. Jasne, ja jestem za. A gdzieś ci jeszcze wrzucić to? Zostaw jedną. Znaczy, może na ziemi połóż. G wyładuj. G to jest twój ulubiony punkt na klawiaturze. Dobra, to ja szybko mam misję numer 2 dla siebie, znów skoczyć w analizator. Tak, a wiesz, a może skocz przy burglu do analizatora, przy okazji zbierzesz trochę łupinek. Ale czekaj, ale u burgla był analizator, czy nie? No jasne, że był. A nie było? Tam, no właśnie, teraz nie pamiętam. Musi być, mi się wydawało, że był, tak na 93%. Jak przez ciebie będę z deką leciał przez 200 centymetrów. O nie, 200 centymetrów grozy. 200 centymetrów, jeszcze w okolicy, gdzie lubią biegać pająki. Kurczę, ale to N jest super, tylko mamy strasznie dużo grzybów. Powiedziałbym nawet, N... że za dużo grzybów. Ale co N jest super? No N jest super do... N jest super. A, do składowania. Zrzucania. No to tak. Zrobi się skrzynkę na grzyby i tyle. To jest jakiś pomysł. Ale tak, N w ogóle tak fajnie działa trochę jak w... V-Rising. Mówisz? No tam nie było tak, że się... Tylko, że tam trzeba było w ogóle otworzyć skrzynkę i chyba wtedy to jakoś wymieszać. Coś było. Ciekawe, czy będą potrafiły po schodach wchodzić mrówki. To jest dla mnie pytanie dnia dzisiaj. O, zrzuciłem. Okej. Co zrzuciłeś? Nie, bo okazuje się, że jak korzystam z dmuchawca, żeby mieć miękkie lądowanie, to wyrzucam jednocześnie deski z rąk. Okej. Okay. Ale okay, tu ciechania jest. Trawy jest. Jestem u burgla. No i? Faktycznie ty to tak oznaczałeś przez gwiazdkę. No, żebyś łatwo trafił. Mm-hmm. Też. Wiesz, to ważne jest, wiesz, oznaczanie punktów w terenie. Pamiętasz, że u burgla też była tam jakaś taka misja istotna? To znaczy? Jest analizator, faktycznie. A widzisz? O, i mogę... Łodyga chwastu. No to patrz, co teraz dla ciebie przeanalizuję. I co? I nic? Nie no, jak nic? No patrz, Rusztowanie, ściana z łodygi, trójkątna ściana, solidne drzwi. O. I jeszcze poziom w górę. Jeszcze poziom w górę, widzisz? A co to jest? Zepsute mięso, o, też zanalizuję. Może możesz, nawóz będzie? Nawóz, coś. No, zepsuty szlam mięsny. O, no to? To też brzmi dobrze. Zepsuty szlam mięsny brzmi dobrze? A nie? No może będzie jakieś wykorzystanie tego. To ja idę zobaczyć, czy burgl da nam misję bezpośrednio, czy... Porozmawiaj z burglem. Dzień dobry. Nie wiem, czy taki dobry. Mam do ciebie kilka pytań. Pytałeś go o te ominenty i tak dalej, czy nie? Ominenty, o! Ominenty? O alimenty nie go już pytałeś? Pytaj go wszystko, co nie jest... Znaczy to, co pytałem, to pewnie jest oznaczone, że pytałem. No właśnie nie wiem. Bo mam, jaki jest następny krok w ramach powrotu do domu? Wydaje mi się, że o tym już z nim gadałeś. No to zobaczysz za chwilę. To czekaj, to puszczę. Puszczaj. Znajdź wszystkie moje super scalaki. A, to tak było. A to ty miałeś tak ładnie to pokazane. Co to znaczy ładnie? No, że jak z nim rozmawiasz, to masz w takich ładnych rameczkach, a nie tak jak, że takie miałem duże, ciemne napisy. A, dobra. No tak, bo to jest, tak, 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 tak. Jak ten, kto rozmawia, to ma taki normalny system. Taki ładny, ładny, no. True. A chyba przygadałeś, chociaż nie, czy o Mineta rozmawiałeś. Minent, okej. Okay. No zginąłem w trakcie rozmowy, więc widziałeś, jak faktycznie. To. Nie wszystko mogłem pogadać, o wszystkim. Powiedz coś o sobie. O, schlebiasz mi, do czego służysz? Do czego służysz? Mm. Ja wiesz, twoje ramki z tekstem przeszkadzają mi ogólnie. Dobra, właśnie wyłączam, bo nie mam pojęcia, czy ty już rozmawiałeś z nim o tym, czy nie. Więc... Ja też nie wiem. Nie będę tu poruszał. Tyle rzeczy nie podniesionych. Joki Bayer tu jest! Możesz nacisnąć, słuchaj. On coś gada. No, możesz, on. No. Możesz nacisnąć, słuchaj, ale Bayera.
F przy, jakimś, przy jakiejś zbudowanej konstrukcji i on ci może ją przenieść. Nie musisz jej budować i niszczyć od nowa. Niszczyć i budować od nowa. A chyba było tam przenieść, taka informacja. No nie wiem, czy była informacja, w każdym razie działa. Audentes fortuna juat. I am ready to prove my creation's full potential. Co ty teraz odsłuchujesz? Kasetę jakąś znalazłem. Zginęło się tobie, widzisz. Nie wszystko zbadałem. No. Czy można naprawiać przedmioty, pamiętasz? Test powiększenia 50. W sensie te, co mamy w rękach? No. Kurczę, nie kojarzę. Chyba przypisz się nowe przegródkę, upuść, zamknij. O, no są nie. Jakieś trzy nowe misje. Odkrywca, czerwone mrowisko. Może być. Rozpuszczone... O, nie, ropusze bagno. Też może być. Rzemieślnik. Mogę naprawić. Kamyczek no jeden do naprawy jest. Można naprawić sprzęty. No to spoko. Gituwa. To spoko. Czerwone mrowisko, a pamiętam, że wchodziliśmy do środka. Mm-hmm. I tam był chyba ten z takiego strój. Wyzwania. O, czyli masz nowe rzeczy. No, teraz już tak, ale u niego. Okej. Okay. Wytwórz na golenicę z koniczyny, takie coś mi teraz pokazało. Mm-hmm. No, no, bo to jedna z tych misji. Ja tam widzę jeszcze inne części bazy, ale nie wiem jak się dostać. Może to tam naokoło, tak przechodziliśmy przez te zbite szybki. Pamiętasz, że tutaj też jeszcze w tej bazie było co eksplorować. Oj, myślę, że teraz to biorąc pod uwagę, ile tam pododawali rzeczy, to faktycznie będzie. A ja zobaczę, jak mój ten żołędny, ale to dobrze brzmi, żołędny napierśnik. Tylko próbuję sobie przypomnieć, czy żołędny był lepszy, czy z Biedronki? No to, a nie masz statystyk napisanych? Ale nie mam z Biedronki. A to masz z Lidla? A ubiłeś jakąś biedroneczkę? W Lidlu nie. No. A tu jakie duże grzyby. Ciekawe, czy się tonik dobierałeś. Duże grzyby, ale pewnie do tego potrzeba lepszych surowców. Żołądki ponapierdzielaj. Żołędzie, w sensie, no przydadzą się. Żołądki. No mały żołądź to jak jest? Jak powiesz na mały żołądź? No. Żołądek. Jak powiesz inaczej? Żołądzik? Żołędzik? Żołędzik. Wacek. No, nie taki żołędzik, no. Ja wiem, że jesteśmy malutcy, ale no... A niestety drugi poziom grzyba, na grzyba trzeba mieć. Drugi poziom na grzyba. No, nie ma tak dobrze. Ale ja mam tutaj frajdę, kurczę, jak mi tego brakowało. Kurczę, jaką ja mam eksplorację, tylko szukam. No widzisz? Każdy ma to, rzeczy. Co lubi. Mhm. Ale jakie to są widoki w ogóle ładne. Wszystko tu jest ładne. No. Znaczy, oprócz niektórych postaci, ale tak to wszystko ładne. No, coś mówiliśmy na temat tych. Akceptacji. Wypierdzielaj, mrówka! No zżarłam znowu jedzenie! Potrzebne ci do czegoś? Są róże! Nie, jest oset! O, tego potrzebowałem! Oset? I jest ten! I jest, są jeszcze te petale. Płatki. Płatki. O, no, brakowało mi zbieraj. Słowa. Jak oset, to tak, bo to się przyda. Weź może zbadaj płatki wywalić? I oset, nie? Ja bym może. Zbadał, tylko ja bym potrzebował większy ekwipunek. A, no już masz zawalone wszystko? No. Po uszy, to też już rozumiem. Pozawalane. Dobra, bierz petalka. A pamiętaj, że tutaj było coś takiego jak... kurczę. Było tutaj coś takiego jak... skocznia. A tak, to coś robiliśmy. Była jakaś taka zabawka jak skocznia. Igiełka, a to jego się nie ścina? Myślałem, że go można ściąć normalnie. Co ty chcesz ściąć? Oset. To trzeba oset się po nim wspinać, a to nie było tak, że się go ścinało i wtedy igiełki wypadały? A teraz a muszę nie wiem. Wejść na niego i każdą igiełkę osobno podnieść. No widzisz? No wow, tak jeszcze pałki wodne są. Co ja mam zniszczyć? Kawałki żołędzia? Zniszcz kawałki żołędzia. No. Może czekaj, zeżrę siódemkę. Nie, to są co grzyby. To co to jest siódemka? No ja miałem mięso pieczone chyba. Mam nadzieję, że miałem tam pieczone mięso. Co ja mogę? A tego nie idzie połączyć? Idzie połączyć. Łe, a to wiesz, że się nie stakują razem, jak coś podniesiesz czasem? Trochę to znaczy? No, że domyślnie mi się nie dodały. Na dwóch slotach miałem jak gdyby tam po kilka sztuk. Okay. Rzeczy. Dziwne. Troszkę. Batoniki, puszek, okej. Okay. Ale mam możliwość podniesienia większej liczby. Liczby, ładnie. Liczby.
ostrych kolców, bo ja sobie będę, wiesz, łuk robił. Ty będziesz tym tankiem, jak zwykle, no tak. A ja będę łucznikiem, więc zadbam o swoje tutaj możliwości przetrwania. Ja jestem za. Czy ja mogę już robić strzały na miejscu? Bo ja bym sobie zrobił strzałę, po co tam latać gdzieś. Nie wiem, trzeba się zobaczyć, jest, czy one mogę, są mogę. Mogę, jak najbardziej. Wytwórz wiele, 50. Okej. Ale to zostaw trochę, żeby zbadać. No właśnie, offset. Też nie naszło, jak już wytworzyłem. OS. Damy radę. Mówiłem, offset i płatki do wytwarzania, zobaczyć co to daje. Jeszcze jest co tu robić, znaczy jest co tu zbierać. Nie, wydaje mi się, że na pewno inaczej się te kolce kiedyś zbierało, bo teraz no zrobili z tego taką trochę zabawę zręcznościową, że po liściach wchodzisz wyżej i wyżej i wyżej. No niewykluczone. Z jednego ile tutaj wypada? Ile? No i dużo. To żeś mi powiedział, liczyłem na taki konkret właśnie, dziękuję ci. Ja zawsze jestem konkretny. Nie? Bardzo. Dużo ile wypadło. Wypada? Dużo. No, z 60? 60? 60, no. Takich to nie widziałeś nigdy rzeczy. Dobra, grzyby usuń, bo grzyby się do niczego nie przydadzą teraz. No, grzybów mamy milion. Mogę? Włókna roślin to znajdę sobie na każdym kroku. No, nie wiem, czy ja nie każdym. Mogę sobie zrobić już... Co mi pancerzyk? O, pancerzyk sobie mogę zrobić. Żołędny. Z czego? A nie, muszę iść do warsztatu. Zbieraj żołędzie! Odłamki żołędzi są totalnie potrzebne, żebyśmy mieli dobrą organizację bazy. Potrzebujemy żołędzi. Skarby, no. dam ci jedzenie za żołędzie, co ty na to? Wolę dżinsy za to. Dżinsy? Dobra, mam 30 tych, już więcej chyba nam nie trzeba w najbliższym czasie. Będziesz miał bezpieczne miejsce w domu za nagrodę. Bezpieczny dom? Bezpieczny dom, no. To co ty taki, tam wiesz, takiego taki... budujesz? Ach, czego ja nie buduję. Słuchaj. Nie wiem, jak się łóżka robi ładne, ale... Wiesz co, ja już jestem blisko, jakby tu nie... A, tu jest pająk. Okej, to już nie jestem blisko. Bo wiesz, kurde. Ja bym tam poszedł... Rzucam niepotrzebnie te rzeczy. To jest ten sam pająk, co wcześniej? Nie, to jest inny pająk. Mniejszy krzyżak łąkowy. No właśnie, mniejsze były też skumbagi, atakują tak. Szybko. Tu mi się te łażą schowały mega szybko, strzały. No. Schowały ci się strzały? No. Kurczę, tylko jak ja mam to wszystko nosić, żeby mieć cały czas pod ręką wszystko? No nie możesz za daleko odchodzić. No, ale tak wiesz, bo... Oj, ten ekwipunek, weź zobacz, gdzie tam plecaczek jest, bo z tym ekwipunkiem to będzie... Co? Nie robota. Czy jakiś plecaczek mamy, coś takiego? Jest jakiś plecaczek w grze do wynalezienia? A, że nowy plecaczek? No. To zaraz sprawdzimy. Chyba, że to tam u Burgla za punkty były jakieś plecaczki i tego typu rzeczy. No co mówisz, że masz za mało miejsca? No tak, ty zawsze masz za mało miejsca. No to jest, wiesz, ciasno się zrobiło. A to nie lubisz, jak jest ciasno? Tarcza rejkowca jest tylko. To nie, to raczej nam nie pozwoli więcej rzeczy nosić. A kamienie trzy... No dobra, upuść sztos. Kurczę, patrzę na te rzeczy, nie widzę, powiem ci. Nie widzę zwiększenia. Może są jakieś mutacje, które to zwiększają? Nie wiem. Ale manierkę trzeba zrobić. O, mam manierkę. Dobra, będę miał w końcu picie. I co tam? Coś dobrego z tym? A, ale to możesz ją wytworzyć? No, już mam. Bo czerwi tyle zabiłem, to mam. Będę powoli wracał do ciebie. Mam rzeczy do analizatora. Nie wiem, czy jestem gotowy na twój powrót. O, bo będę wracał analizatora, z pająkiem, super. To wiesz. Oj, tam rzeczywiście pająk chodził. No, a nie co, masz, super? Masz tego, mam nadzieję, że masz dużo łupinek? Jeszcze nie. Pełen ekwipunek. Cholera. Niedobrze. Albo żeby to takie proste było. Wszystko zapełnione. Mhm. Brak jeszcze tych robali nie... O, a nie mam... A mam łopatę. Chodź, robaku. Wykopuj. Czerwie a też to z nim się nie. A czekaj, ale z nim się walczyło jeszcze później? Z czym? Z czerwiem? Ja no, mam. To się, kurde, kładzie na ziemi i trzeba szybko dobić. Nie zgadniasz, co się wydarzyło. Przegrałeś, zginąłeś. Nie, przegródki pełne. No i teraz musisz zdecydować, co zostawiasz. Bray z czerwia biorę, a co tu jeszcze? Jeszcze skóra z czerwia, no oni oszaleli. Tu powinno być co najmniej 50 przegródek do życia. No ja nie mam problemu z przegródkami, jak często opróżniam koszyczki. Co robisz? Opróżniam koszyczki. Swoje. Prymitywny sznur, trzeba zrobić dużo, wtedy sobie na pewno miejsce no. Trochę odzyskasz. No właśnie chcę zrobić teraz, to od razu sobie zrobię rzemiosło.
Mrówki potrafią zżerać nawet nie wchodząc. To jakieś jest dziwne. Jakim cudem mrówka zżarła z rożna to, co nie miała prawa zeżreć? Będą jak kiedyś tam nam podkradać to wszystko gdzieś przez no ścianę, czy jak. Tak robią. Ja muszę przenieść ten rożen w bezpieczniejsze miejsce jednak. Kurde, co za chamstwo. Na razie tutaj. Może tutaj nie sięgną, no. Skubane mrówki. Patrz, zaraz za to zobaczysz, co niosę dla ciebie. No zaraz dla zobaczę. Za co się tu zabrać? A weźmy to. Analizuj. O, analizujesz coś, dobrze. Kłoda kolczasta, ale na co? Zwalona. Ale może być zwalona, to jest najważniejsze. No, to na ważne, tak, to podstawa. Prócz tego, tego nie analizowałeś? To może być jakieś jedzonko albo picie. Breja z czerwia, nie, ona jest potrzebna, gdzieś widziałem jakiś przepis. A brak, po prostu brak. Nie no, ale coś było z tą breją, znaczy ona była do czegoś potrzebna, ale nie wiem jak bardzo. I petalek, najważniejsze. A to wszystko pospolite? Nie masz? O, krzesło, o trampolina była tutaj, widzisz. Jest, ale to wygląda jakby trzeba było pająka odwiedzić. Pająka odwiedzić. Jagodowe krzesła, coś dla ciebie. Jagodowe, o! Pamiętasz jak borówki żeśmy kurczę klepali też, były jakieś borówki. A tak, no właśnie wydaje mi się, że misja jest w okolicach borówek. Ale to ja przejrzę w takim wypadku, co to możemy? Skaner z CAP nauka, ulepszenie modułu pozwala wykryć znajdujące się niedaleko surową naukę. No te ulepszenia, za co możemy zapłacić tam pieniądze. A. Pomysł do ramki na znaki, nie, absolutnie bez sensu. Zna rozszyfrować tajemną wiedzę na temat mielonego mięsa i zrobić małą kurację. Na temat mielonego! Tak! I łopatki. Twoje ciało kruszeje na poziomie molekularnym i przechodzi nową mutację zwiększającą twoje maksymalne zdrowie. A, to że zdrówko możemy. O. Lepsza pochodnia plus jest. O, super. Solidna ściana, nie barykady. Po co nam ściany i barykady? Gliniany filar, bez sensu. I kamyczki. Kurczę, tu nie ma w tej nauce, znaczy i tak nauce. No. Nauce nie ma nic na temat plecaczka. Ach, większego. Nie. Jak powiększysz plecak? Będziemy dowiadywać się z opóźnieniem z komentarzy może. No. Tragedia. Bez takich plecak rzeczy. To podstawa. No. A może trzeba odpowiednio zeskanować, wiesz, rzecz odpowiednią, nie? Idę do ciebie zrobić sobie cały pancerz i to będzie mój finał. O, cały pancerz. Z czego ten pancerz ma być? Żołędzikowy. Żołędzikowy. Ale nie, bo musisz mi dać trochę łupiny żołędzia na inne rzeczy, no. Na co na przykład? Na wiele rzeczy. Na głupoty to wykorzystasz, znam cię. Oczywiście. Nie, no, musi być skrzynka, no. A skrzynka wymaga 4 łupin żołędzia. 4? 4 łupiny żołędzia, no. Jak ja ci mam 4 łupiny żołędzia to ogarnąć? A ile masz łącznie łupin żołędzia? Czekaj, sobie bryłkę tylko rozbiję. Głowy sobie nie rozbiję tę bryłkę. Oj tam, zazdrosny. Oczywiście. Ło kurczę, nie pomieściłem i tak. Bez sensu. To ile masz tych? Sok. 10. No to widzisz. Akurat na skrzynkę. Już mogę wywalić, upuść i upuść. A, bo mi... Czemu to mięso się nie stakuje na jeden slot? To by ułatwiło mocno zabawę. A, bo to jest duży kawałek mięsa, to się nie stakuje, no, no proste. No to kurczę, a te żołędzie to nie są duże. Nie, to są łupinki, pamiętaj. No. To ile tego potrzebowałeś? No 4. Aż 4. Ano. Za jedzenie, tak? Tak. Którego nie ma, bo mrówki ukradły. Tyle z tego było. Mrówki przyszły i pokradły. Obietnicę bez pokrycia dajesz? Tak. Nie no, pokryć się możesz na przykład jakimś, powiedzmy, kocyczkiem. Albo ja cię mogę pokryć. No. Nie, to może... To się nie dogadamy. Okej. Okay. Bo słyszę ale, kroki, kurde. A nie widzę, kto tak... Czemu ściana jest wyższa niż ściana z oknem? Fascynuje mnie to. Aj, bo ty wszystko musisz mieć idealne. No równe no jest, powinno no. być, no. Jest i tyle, w czym problem? No właśnie w tym. Kurczę. To jest dobra, natura, to jest świat sok. Stworzony... Naturalnie, przez naturę, więc... Dobra. Nie bądź taki sprytny. Wal w czerwia! Ale to jeżeli surowce. Tu są czerwie na ziemi, to znaczy, że my biegamy w czerwcu? Że to, ta fabuła ma tu miejsce? To dowcip? No nie wiem, tak.
No bo nazwa czerwie to się chyba tak trochę od czerwca bierze, nie? Myślę, że niekoniecznie. O! A Biedronka od czego? Od biedy. Ludzie, gdy już biedronka? Nie mieli czego jeść, to zaczęli jeść biedronki. Rozumiem. Tak, taką masz interpretację, okej. Okay. Tak, a to jest inna? Chyba jak jesteśmy przy skrzynce, to te przedmioty do wytwarzania są no oby. Dostępne w ekwipunku chyba od oby, razu. Oby, to byłoby super. Jeszcze tego to nie coś, testowałem. Coś, co lubisz w grach. Tak, bardzo lubię. Ale chyba rzeczywiście tak może to działać. Będę szczęśliwy, jeżeli jest tu warsztat. Jest już tu warsztat. Jest na górze. Okej. I ja teraz w warsztacie chciałem, żeby czuć spełnionym się. Nie działa jednak tak, niestety. Ale jak byłem przy skrzynce, to działało, chyba że miałem tyle włókien roślinnych i nie zwróciłem uwagi. Chyba tak, bo jak chcę rożen postawić, patrzę, to nie mam gałązek, nie mam suchej trawy, a przecież jestem obok skrzynki, która to ale posiada. Ale to zejdź, stań koło skrzynki może. No jestem obok skrzynki, tutaj, jest druga skrzynka. Jeszcze jest nieoznaczona. I tu są różne rzeczy, jest sucha trawa między innymi w środku no, i to nie czekaj, mogę. A w ekwipunku? Ale ja nie mam w ekwipunku, no ja nie mam w ekwipunku tyle włókien roślinnych, a widzę, że mam 30 włókien roślinnych. Weź zobacz. Na pewno jak... masz? No weź sobie, wejdź na rzemiosło i zobacz, jakbyś chciał sznur wytworzyć. A, bo ja budowanie sprawdzam. No. Widzisz. No może tak, bo ja budowanie sprawdzam. To dlatego. Może to podręczne rzeczy. Dobra. Ściana z łodygi. Chodź sobie tutaj. Ale wiesz, co jest piękne? Że teraz... No, wiem kto, ale nie wiem czy co. Sytuacja nam się trochę odwraca i ja zrzucę tobie pancerzyki, które będziesz mógł sobie ubrać. Znaczy nie pancerzyki, tylko ja chcę łupinki. Nie chcę pancerzyków. Ja mam zestaw liściasty i mi się łupinki. Podoba. Na golenicę z koniczyny, płaszcz z koniczyny, takie rzeczy to ja już mam. No ale to wiesz, jak ci się zużyją, to wiesz. Może niby drugie mam. Dobre serce, no. Okej. Okay. A czemu ja mam dwa młotki? To mnie ciekawi. Znaczy, chyba to jest tak jakoś dziwnie ten ekwipunek rozpisany. O, o, się zaklinowałem. Znaczy... No to, a co tu chodzi? Bo ja też myślę, że mam dwa młotki, ale mam jeden, że w ekwipunku i na dole na liście szybkiego dostępu jest dostępne. Czy on ale on chyba... czasami znikał, więc to mnie no ciekawie. Właśnie tak, no. Dlatego też tego nie rozumiem, dlaczego czasem jest, czasem go nie ma. No faktycznie mam dwa młotki. Ale może dwa młotki. Dwa? Nie, to jest ten sam, co na nie, liście. No mam, ja mam dwa młotki, w każdym razie, no. Czekaj, ja muszę sprawdzić. Nie, no to jest raczej, to jest dwójeczka. Dwójeczka? Jak wezmę upuść, nie, no to znika ten, co upuściłem. Jest i w ekwipunku, i w tym u mnie. I w tamtym. Dobra, ja muszę roztocza znaleźć i będę szczęśliwy. A to nie kończymy już? No możemy kończyć jeszcze chwilę, zobaczę tylko. Bo myślałem, że roztocza znajdę i będę miał cały ten. Sam roztocza jest mnóstwo tam, gdzie byliśmy przed chwilą, tak? Czyli... O Jezu, co to było za miejsce? No wiesz gdzie. Nie. Tam było, no, atakowało nas mnóstwo tego roztocza, przed chwilą byliśmy w tym miejscu. No dobra, ale to na koniec odcinka w takim razie znalazłem coś innego. Glina! Wow! No! Piękna sprawa! Dobrze, to i to musisz analizator szybko zaliczyć. No. No to szybko jeszcze zaliczę analizator. Dobrze, analizuj jeszcze szybko i będzie akurat idealnie, no. To mi się podoba. Mi myszek z roztoczy. Na razie to ja wypatrzyłem Dandeliona, czyli dmuchawiec. I może uda mi się go ściąć w końcu. A, to mniszek jest! Dmuchawiec to jest ten mniszek właśnie. Tak, surowa tak. Nauka. I co mamy? O, fundament gliniany. Maneki na pancerz. Reperaturka, widzisz to w ogóle, co to jest? Jak coś do bicia. Reperaturka. Reperaturka. No dobrze, to z tą reperaturką i bez tych roztoczy żegnamy się w tym odcinku i widzimy niebawem u Staszka, znaczy niebawem, jutro już. Jutro, no to rzeczywiście niebawem. No to już tak kolejnym, a mam nadzieję, że pojutrze już będziemy gotowi na tyle, by wyruszyć i odebrać te super technologie i misje pchnąć. A ja się tak dziwnie czuję, jak fabułę nie pchnę. No ale, a przecież pchałeś dzisiaj ją, nie? Nie, dzisiaj to było tyle, co tam do tego naszego gościa pójść odwiedzić, ale fabuła to tam ze super stalakiem jest, się kryje. Mm-hmm. Ale to myślę, że tam warto iść, jak już będziemy opancerzeni w pełni. A mnie w ogóle jeszcze ciekawi, jak ty znalazłeś z tego mniszka tego latawca, bo ja zniszczyłem mniszka i nie mam latawca z niego. A jest! Nieważne, już mam. Leżał sobie po prostu dalej. Więc latawce, dmuchawce, szczaw? Wiatr? Czy co, jak było w piosence? A wiatr, okej. Okay. Wiatr, szczaw! No nie wiem, no... Nie pamiętałem ostatniej rzeczy, a się rymuje. Zobaczymy u Staszka. O ja zjadłem już. Niepotrzebnie, kurde. A tymczasem
Trzymajcie się. Hej, hej. Na razie. Świetne to miejsce na bazę. O Jezu, on wróciłem wchodzi. Na moment do Staszka. A Staszek ma sąsiada na X-a, zobaczę co to jest. Pogoniec. No pogonił mnie właśnie. Ja dlaczego on przyszedł do domu? No nie wiem, ale... Za nisko baza jest? Że on tam wszedł? Ty, a tu on... Ich jakby ale więcej było. Tego jakby co więcej jakiś... tu chodziło. Jakiś atak nocny? Co żeś ty wymyślił za miejsce na bazę? Mówiłem ci. A może jest... Może jak... jest coś, co przywołuje te ziomy jakoś, je zachęca do przyjścia. Jak w early accessie, nie? To wracamy do bazy tej starej. Ty, a tu coś... A tu jeszcze leżało coś na środku. Dobra, to chociaż trochę fabuły jeszcze dogram. Jest malutki. Down in the backyard. I mean, I am speaking to you from the backyard. I am tiny! I should gather my thoughts. This is a momentous occasion. Wendell Tolley official log 89.08.05. Recording as I take my first steps into the miniature world. The sights are unbelievable. The textures, the way the light falls upon every surface, the subtle patterns in all of the objects that surround me, the grass. Even common lawn grass looks like a structure from an alien world. Wait, what's that sound? The very earth is trembling. Over there, what could it be? An ant! My God, today the world has changed forever! Czego on tak cieszył? Że jest małe. Z malutkiego. Okay. Z małych części, z małych rzeczy też warto się cieszyć. Cieszmy się, no właśnie, z małych rzeczy i... Tak szybko się kurczą? Nie. Szczególnie w środku nocy. Trzymajcie się. Hej, hej. Na razie.